Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jezus Maryjo, to już tam miszmasz. To jest kaszanka? To jest kaszanka z jabłkiem. Takie gotowanie, jak ja gotowałam, kiedy miałam 11 lat, nie wiedziałam co do czego dodać, a żeby było fajnie. Jak dobrze gotowałam, to byśmy mieli duże ruchy i bąbule. Ale najłatwiej jest tękać i narzekać. Narzekać i odbalać puchę. Restauracja to jest jedno ciało. Wy nie inwestujecie ani w siebie, ani w ludzi. Jaki ty masz dług już? A my nie mamy z czego żyć? A nie ma co płakać, bo gorzej być nie może. Może być tylko lepiej albo zamykać. Dzisiaj odwiedzimy nadmorską miejscowość, jaką jest Gdańsk i będzie to odcinek 6 z 10 sezonu. Standardowo z tego miejsca chciałbym bardzo mocno podziękować wszystkim subskrybującym i wszystkim wspierającym i oglądającym też. Jesteście najlepsi, mamy najlepsze community tutaj u nas i w ogóle super. No i kurczę, jest was już ponad 11 tysięcy. To dużo ludzi. To bardzo dużo ludzi. Takim moim małym celem jest tak dobić 50 tysięcy do wakacji. Może się uda? Dobra, w każdym razie nie ma co przedłużać. Zapraszam na intro. Magda Gessler od lat przemierza cały kraj, zmieniając oblicze polskiej gastronomii. Właścicielka restauracji i niekwestionowany autorytet kulinarny. Dlaczego wytrujecie ludzi? Kontrowersyjna i bezkompromisowa. Z zabójczą skutecznością wypełnia swoją misję, bo wie, że zaufały jej miliony ludzi, a kuchenna rewolucja ogarnęła całą Polskę. To była pizzeria, która istniała przez 11 lat. I nie wiem, czy był to mój pomysł, czy mojej żony. W każdym razie ktoś wymyślił sobie, że zrobimy gastronomię. Postanowiliśmy otworzyć kuchnię świata. Kuchnię świata? Kurczę, to brzmi dość poważnie. Czyli co, macie tam wszystkie takie rarytasy z każdego zakątku? W sensie, wiecie co mam na myśli, tacy główni main bossowie w każdym kraju, jeżeli chodzi o jedzenie. Na przykład, nie wiem, w Polsce to by był schabowy albo pierogi. Z jednej strony, no niby wszystko jest do niczego, ale jeżeli by się to tak ukierunkowało tylko na takie top dania z każdego kraju, no to miałoby to jakiś sens. Poznaliśmy się około 11 lat temu, poprzez internet, gdzie żona wypatrzyła mnie, nie wiem dlaczego. Potrzebowałam przyjaciela i zobaczyłam Marka zdjęcie na portalu. Zadzwoniłam i pan Marek przyjechał po 4 dniach, a po 5 dniach się wprowadził do mnie do domu. Co? Kocham cię. Jak co? Kocham cię. Ja ciebie. O kurczę, ale fajna historia miłosna. Troszkę nie wiem, czemu ona jest w kuchennych rewolucjach, ale miło się słucha i widać, że się kochają, a to już bardzo dużo. Mamy naprawdę bardzo dobrą załogę, tak jak ja sądzę, to nie jeden właściciel restauracji mógłby nam takiej załogi pozazdrościć. W tej restauracji i w ogóle w jakiejkolwiek restauracji pracuję od 1,5 miesiąca jako kucharz. Jezus Maria, słyszeliście to? Takiej załogi można zazdrościć każdy restaurator. Również załoga? No, pracuję tutaj 1,5 miesiąca. I w sumie w gastro robię od 1,5 miesiąca. No i już czuję, że to będzie dobry odcinek. El Mundo znaczy świat, a tu w naszej restauracji promujemy kuchnię przede wszystkim polską, bo jesteśmy w Polsce, prawda? Ale z akcentami kuchni ogólnoświatowej. Chcieliśmy właśnie mieć kuchnię i z Azji, i z Europy, i ze Stanów. Z każdego zakątku świata. Mieliśmy mięso strusia, które próbowaliśmy tu sprzedawać. O kurczę, mięso strusia to chyba nie są wcale takie tanie rzeczy. Czyli widać, że no, mają budżet na to, żeby to prowadzić i faktycznie testować wiele różnych możliwości. Nie do końca uważam, że trafne, bo mimo wszystko, jeżeli coś jest do wszystkiego, to najpewniej jest do niczego i warto by było jednak się ukierunkować albo mieć tak wykwalifikowany zespół, żeby faktycznie potrafili zrobić wszystko. Jeszcze w tej części Gdańska mnie nie było. Na rogu restauracja. Jaka? Nie wiem, bo ma mylną bardzo informację. Mundo i pizzeria, czyli świat i pizzeria na świecie. O co tu chodzi? Oj, pani Magdo, ja myślę, że pani będzie w absolutnym szoku, jak się pani dowie, o co chodzi. I swoją drogą, kurczę, kolejna pizzeria. W kuchennych rewolucjach chyba najwięcej jest pizzerii. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, pan jest właścicielem. Tak, Marek Witkowski, bardzo mi miło. Witkowska. Obsługujemy my z mężem. Prócz miłych słów na dzień dobry Magdę Gessler czeka coś specjalnego. W czym się państwo specjalizują? Co jest zaletą tej restauracji? Dlaczego jest pusta? Tak wiele pytań, ale odpowiedzi pokażą się same.
Zaufajcie mi, ja widziałem kawałek do przodu tego odcinka. Co to jest? To są marchewki obrane. Jezus Maria, to wrzucam miszmasz. To jest kaszanka? To jest kaszanka z jabłkiem. Truskawki? Usiądźcie oboje. Boże drogi. Mamy problem, już wiem. Na czym polegają? Ja nie mogę po prostu. Kto wpadł na taki pomysł, żeby połączyć kaszankę, truskawki i jeszcze boczek? Jezus Maria! Czy to naprawdę jest jakieś... Gdzieś w uniwersum jest takie danie? To się naprawdę je? Jak to może smakować? Takie gotowanie, jak ja gotowałam, kiedy miałam 11 lat, nie wiedziałam co do czego dodać, a żeby było fajnie. Ale nie popełniałam takich błędów, żeby dodać truskawek do... kaszanki. No dobrze, bo kiedyś to na talerzykach podawaliśmy, że był taki torcik ułożony, to lepiej to wyglądało. A to takie czekadełko było, że... taki poczęstunek. Panie Arku, ja z całym szacunkiem myślę, że to nie jest kwestia podania. Ja myślę, że tu chodzi o tą mieszaninę składników. Tarta. Tarta, tak. Ale ona jest i jaka? To jest tarta zapiekana w piecu od pizzy. Znaczy, to nie tarta, bo nie ma ciasta. To nie jest tarta. To są ziemniaki gratę. Z kuchni powiedziano mi, że jest to tarta. Jak może być tarta bez kruchego spodu? No tak jak Arek tłumaczy, to jest tarta... ziemniaczana. No to jest normalne ziemniaki, tam sos porowy i na boczku. W tym przepisie, który on tam gdzieś skądś wziął. Jezus Maria, ci właściciele nawet nie są świadomi tego, jakie dania sprzedają. No słuchajcie, tak to wygląda, no. Jak nie prowadzić restauracji w kilku prostych krokach? Pani, tarta to ziemniaki ugotowane, pokrojone, zalane czymś i na to ser i byle jaka śmietana. Sporem. Nie jest złe, ale pokraczne jak reszta. Słuchajcie, nie jest źle, nie ma tragedii, tak? No, tarta to nie jest, bo nie ma kruchego ciasta, ale nie smakuje też źle. Spróbujmy znaleźć jakieś pozytywy. Co to? Pierogi? Ja przepraszam. Ale to już jest szczyt. Niech pan mi powie, tak codziennie? Ananas do pierogów? Jako garni. Garni? No myślę, że są dobre dekoracje. Choć... choćbym dał może coś jakiegoś, jakieś zielone, coś takiego, jakieś kwiatki takie jadalne. Można też jakieś dekoracji. O Jezus Maria! Tak szczerze wam powiem, że nawet jadalny kwiatek mi nie za bardzo do pierogów pasuje. A w ogóle jaki to jest pieróg? To jest ruski czy jaki? Ambitny kucharz, co? Ma por. Który zwęglił. Cóż za pretensjonalność. O Boże. Pierogi z farszem a la kebab to po raz pierwszy. Pan to ja? Nie. Może pan wziąć widelec i nóż? O Jezus Maria. Pierogi kebabowe. Nie no, pierwszy raz słyszę, że robi się pierogi z farszem kebabowym. No, ktoś tu miał niezłą inwencję twórczą. Jestem zaskoczona, bo pierwszy raz dzisiaj spróbowałam przy pani Magdzie takie pierogi. Wcześniej takich pierogów u nas nie jadłam. Oj, nie uważam, że takimi rewelacjami powinno się chwalić na przebitkach, bo to naprawdę bardzo źle świadczy o wiedzy na temat dań, które się podaje i sprzedaje. Dlaczego pani nie próbuje dań, których oni gotują? Bo boję się, że będę gruba. Jak może pani gościom dawać czegoś, czego pani nie próbuje? Gdybym ja miała zacząć próbować wszystkie dania, to rzeczywiście, ponieważ przy moich skłonnościach byłabym bardzo gruba, co by mi sprawiło, że czułabym się źle, czułabym się niedobrze. Pani Jolu, ale to nie chodzi o to, że trzeba zjeść po prostu kilka porcji naraz. To starczy naprawdę zjeść mały kawałeczek. No od małego kawałka wydaje mi się, że ludzie nie tyją. I też nie trzeba próbować za każdym razem, ale chociaż raz w życiu, jako właściciel restauracji, no to wypadałoby spróbować własnych dań. Co to jest? To jest nasza potrawka po burgundzku, wołowina po burgundzku. I jadła pani wołowinę po burgundzku? Nie. No to po co pani daje takie danie? A przeczytała pani przepis? Tak. Nie. Ja przeczytałam, no i ale oddałam to kucharzowi. Na czym polega wołowina po burgundzku? No. Czytała pani przepis, słucham. Powiem szczerze, to było 5 miesięcy temu i niestety już nie pamiętam pani ma. Nie no, kochani, im dalej w las, tym ciemniej. O kurczę, jestem bardzo ciekaw, co
w głowie miała pani Magda, kiedy słyszała to wszystko, próbowała i widziała, bo jestem pewny, że nie do końca mówiła to, co myślała. A oni się wydają tacy sympatyczni. Co robiliście przedtem? Bawimy się w restaurację od 4 lat. Dobrze, że waszym kosztem. Mam pytanie, co robiliście przedtem? Ja prowadziłam działalność gospodarczą 1001 drobiazgów, sklepy. A czy pani ich sprzedawała? Tak. Rozumiem, że pani myśli, że można sprzedać wszystko. A pan? A ja miałem firmę budowlaną i robiłem pół swojego życia w budowlance. To jest słodkie jak jasna cholera. Ciężkie jak jasna cholera. To są i ziemniaki, i żółty ser. Czego nie ma? To jest w ogóle nie to. No pani Magdo, ja totalnie rozumiem. Ręce opadają. Ale w sumie właściciele dobrze to określili, no bawią się bardziej w prowadzenie restauracji niż faktycznie ją prowadzą. No bo na ten moment za bardzo nie wygląda, żeby mieli jakieś większe pojęcie o tym, jak to robić. No ale z drugiej strony też po to wezwali panią Magdę. Słuchajcie, jest tak, ubraliście dania znane na świecie, popularne na świecie. Dania, które dla większości narodów są trochę świętością, jak dla Polaków bigos. Wolna twórczość. Taka szanka z truskawkami to był szczyt. Myślę, że cała Polska będzie miała jaja z tym. No cała Polska może nie, ale te 25 tysięcy osób, które prawdopodobnie obejrzy ten odcinek, to myślę, że śmiechnie. A ja teraz będę prosiła zupełnie poważnie, żeby każdy z was przyniósł danie, które robi od serca i z głową i którego by się nie bał podać własnej matce. Teraz? Nie, na jutro. Na jutro. Takie, z którego ja się nie będę musiała śmiać. Do jutra w takim razie. Marek i Jola potraktowali restaurację jako kolejny biznes. Restauracja to nie biznes. To przede wszystkim pasja, miłość, pamięć smaków, no i sympatia do ludzi. Zatrudnili zespół, który wie jeszcze mniej niż oni, czyli totalny klops. No piękne zakończenie pierwszego dnia, no ja jestem bardzo ciekaw, co przyniesie drugi dzień, bo drugiego dnia zwiedzimy kuchnię. No, skoro z jedzeniem nie wychodzi za dobrze, to mam nadzieję chociaż, że na kuchni będzie czysto. I co ja mam zrobić z restauracją, która jest w punkcie zero? Właściciele nie potrafią jej prowadzić, kucharze nie potrafią gotować. Przede mną zadanie prawie że abstrakcyjne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, ten pokaz z pierwszego dnia był fatalny, jeżeli chodzi o zdolności kulinarne. Ale z drugiej strony, teraz cała załoga ma wolną rękę i może zrobić danie, które chciałaby się pochwalić. Więc może to będzie strzał w dziesiątkę? Słuchajcie, dania. I wtedy powiemy sobie prawdę, co robimy dalej. Oto wybija godzina prawdy. Szkoda czasu na gadanie. Na pierwszy ogień Dobry. Pstrąg Arka. O kurde, ale jest pistolet. Łososia się tak podaje. Łososia i tak też podawaliśmy rybkę. Ładnie się oddziela od ości. Tak powinien wyglądać pstrąg. Skórka jest idealnie chrupka. Mimo wyśmiania podania, okazuje się, że jedzenie jest dobre. To kurczę, w czym jest problem? Dlaczego dzień wcześniej była taka kupa, za przeproszeniem, a teraz okazuje się, że to jest dobre? Danie jest super. Naprawdę ten boczek trochę jak w pysk. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba. Pani Magdo, w mojej propozycji jest kotlet mojej babci. Spróbowałem zrobić go w taki sposób, jaki ona to nam serwowała w niedzielne obiady. Z? Na czym smażyliśmy ten kotlet? Na smalcu. Pycha. Nie no, to ja już tego totalnie nie rozumiem. No, mamy trzecie danie, trzeciej osoby z rzędu, które jest git. I pani Magda praktycznie nie ma żadnych jakichś negatywnych komentarzy. Co tu idzie nie tak? Ja dalej nie potrafię tego zrozumieć. Bardzo proszę. Co to? To łosoś najpierw smażony bez tłuszczu, a później jest polewany masłem karowanym, sosem z wino cebulowym i ze szpinakiem. Ten łosoś ma jedną wadę, jest trochę przeciągnięty. Powinien się krócej smażyć. Sos jest dobry, szpinak bardzo dobry. Jakość łososia, damy radę, jest okej. Okay. Dziękuję. No nie no, kurczę, ja już nie mam słów, no. Okazuje się, że szefowa i szef gotują i idzie im to całkiem nieźle. Pan Arek, który jest szefem kuchni, też ma fach w ręku, bo potrafi zrobić dobrą rybę. O co tu chodzi? O co tutaj chodzi? Pachnie starym tłuszczem, powiedzcie, o co chodzi. Mogę zobaczyć to? No bo potem to zobaczymy, jak tu jest. No to tu jest brudno. Proszę, jest czyste czy brudno? Trochę zakurzony pan może. Trochę rzeczywiście zakurzone. Niech pan się zastanowi. Mam więcej coś powiedzieć? Staramy się sprzątać regularnie na tyle, na ile nam czas pozwala. Natomiast
No nie, to nie jest wytłumaczenie. Osoba... No to jest żadne wytłumaczenie. W sensie to jest ogromny problem, kiedy jest jedna osoba i musi ogarnąć wszystko. I okej, ale to jest problem wewnątrz. Jak przyjdzie sanepid na kontrolę i zobaczy, jaki jest stan kuchni, no to oni nie będą przyjmowali tłumaczenia typu nie było czasu tego posprzątać. No nie jest posprzątane i koniec. Miałem cichą nadzieję, że jednak nie będzie tego syfu na kuchni. No ale niestety. Powiedz, co tu się dzieje. Oni są w tym momencie tak spanikowani, bo restauracja nie przynosi im spodziewanych zysków. I są tak spanikowani, że starają się oszczędzać na wszystkim. Na czyli już koniec, idą w dół kompletnie. To ludzie czują. I w ogóle są zaległości. My na przykład już mamy zaległości ponad 3,5 tysiąca. Ja jestem tu z doskoku, tak? I po prostu z litości dla męża, no, żeby mu pomóc. Bo czasami bywało tak, że były imprezy na 20-30 osób i mój mąż był sam. O nie, czyli mamy tutaj podobny case jak w jednym z poprzednich odcinków, gdzie właściciele nie wypłacają pieniędzy za łodzę. No to szczerze mówiąc, jeżeli nie dostawałbym pełnej wypłaty, albo nie dostawałbym jej na czas, no to też mi nie zależało na tym, żeby tam było czysto i wszystko było git. I pewnie też bym robił bardzo po łebkach te dania. Jak się pan czuje sam na zmianie, wydając, nie wiem, 3 stoliki, 4? Ty możesz tak pracować? Długo? Już myślisz o innej pracy, czy nie? Szczerze? No czasami myślałem o innej pracy. Myślałem o zmianie. Ale jakoś nie mogę, przywiązałem się do tej restauracji, też nie mogę tak, jakoś mam sentyment. Maryna, a powiedz mi, pamiętasz, kilka miesięcy temu była rozmowa i powiedziałaś, że my stąd nie odejdziemy, bo się tutaj czujemy fajnie, ale nigdzie nie pójdzie. No tak, no bo atmosfera pracy jest bardzo ważna, ale no słuchajcie, pieniążek to pieniążek, tak? Jak wykonujemy pracę, to fajnie by było mieć płacone na czas. Jeżeli pracownicy nie mają płacone na czas, to jeżeli chcą odejść, to nikt nie powinien mieć im tego za złe. Myślę, że ludzie, którzy tu są, państwu chcą pomóc, ale zawsze gdzieś jest jakaś granica. Nie lubię zwalać na kogoś winy, ale muszę chyba powiedzieć, że pan Arek, jemu się powierzało przyjęcie drugiej osoby do kuchni. Jakby dobrze gotową, to byśmy mieli duże ruchy w ogóle. Ale najłatwiej jest tękać i narzekać. Właśnie narzekać i odwalać w puchę. I zwalić nasze posto. Szefostwo jest do dupy. Oj, nie podoba mi się to, co teraz tu wychodzi. Troszkę teraz to wygląda, jakby właściciele pokazywali swoją prawdziwą twarz. Jeżeli mieli jakieś zarzuty względem załogi, no to jako właściciele, no i w sumie jako szefostwo, powinni to załatwić. A teraz takie wyrzucanie, że ktoś czegoś nie robi, bo coś tam, no to... co to zmieni w tej sytuacji? No raczej niewiele. Marku, ale przecież w zeszłym roku było 20 osób, które miały przyjść do pomocy. Kto został? Bo z Arkiem jest ciężko rozmawiać. Arek nie przekazuje, ludzie odchodzą, bo Arek nie przekazuje, jak trzeba zrobić, jaką ma recepturę. Pani Magda tutaj też postawiła szefostwo do pionu. Dużo dowiedziałam się prawdy. Prawda o sobie, o pracownikach. No to jeżeli pan Arek nie przekazuje informacji i jest tak zły na swojej roli, to wciąż, dlaczego go dalej tam trzymali? No trochę mi się to nie klei. Ja mam nadzieję, że jakieś tam próby rozmowy w takim razie były w przeszłości. No chyba, że teraz nagle wszystko wychodzi. Polską ogromną siłą, z którą wyrywają od nas cudzoziemcy z wielką ochotą, bo zarabiają na tym ogromne pieniądze, jest cielęcina, o której wszyscy już zapomnieli. I będzie to taki podcielakiem się będzie nazywało, taki rajcielęt. Będzie to wszystko zielono, bladofiołkowe, łąka, na której się pasą cielaki, będzie wystawać ponad błazerię. Ogólnie rzecz biorąc, będzie to przemiłe miejsce. Karta będzie po prostu cielęca. Zmiany raczej wyjdą na plus, ale czy coś z tego wyjdzie? No, na razie nie jestem za bardzo przekonany. Wszystko zależy od tego, czy mental w załodze i w szefostwie się trochę zmieni. Może jak zaczną współpracować i wyrzucą z siebie wszystko złe i zaczną, wiecie, na nowej, czystej kartce, no to może to zadziała. W tej rewolucji nikt mi nie może pomóc. Muszę sobie pomóc sama, bo nie ma profesjonalnych kucharzy, profesjonalnych właścicieli. Jest naprawdę trudno. Wymyśliłam małą restaurację domową, elegancką, w stylu francuskim, z polskim jedzeniem. Krótka karta, zwięzła. Może się uda. Pani Magdo, nie ma co się oszukiwać. Pani lubi takie słabe przypadki, bo zawsze wtedy można pokazać, że faktycznie te rewolucje mają sens. I mam szczerą nadzieję, że w tym przypadku też tak będzie i na końcu odcinka okaże się, że restauracja jest super, trzymają się wszystkich zasad, które pani Magda im kazała się trzymać i restauracja działa. Jezus, mój pies właśnie się zeżygał.
Tu się umówiłam z załogą restauracji El Mundo, właścicielami i kucharzami, bo najlepszą nauką jest fantastyczna inna restauracja, która może ich nauczyć smaków, zapachów i sposobu traktowania gościa i zarządzania. O, zobaczymy, jak na nich to podziała. Smacznego. Dziękuję bardzo. Właśnie trzeba znajdować te rzeczy, które już zostały zapomniane. Nerki cielęce. Trzeba wrócić do tyłu, do myślenia, które było bardzo kreatywne i cudowne starej polskiej kuchni. Dobra, pieskowe rewolucje ogarnięte, posprzątane i Draco czuje się w porządku. Wracając do odcinka, pani Magda teraz zabrała całą załogę do innej restauracji, żeby pokazać, jak można w fajny sposób prowadzić kuchnię, żeby było smacznie i żeby wszystko się zgadzało. Myślę, że sobie ominiemy ten etap i przejdziemy już do dalszych rzeczy, czyli do gotowania i zmian. Jak ja uważam, że ja prowadzę restaurację, ale tak naprawdę to prowadzi dzięki kucharzowi moja restauracja. Nie, to nie jest tak. Restauracja to jest jedno ciało. Wy nie inwestujecie ani w siebie, ani w ludzi. Pani Magdo, to się wszystko wiąże z tym, że kucharze nie wpuszczali mnie na kuchnię. Filip, trzymaj mnie. Oj dobra, jednak troszkę tej kolacji zostawimy, bo są dymy. Widzę, że pani Magda ma dość ciężki orzech do zgryzienia. No ale no, to jest pewna podstawa, którą właściciele muszą zrozumieć. Państwo mają takie naturalne poczucie wyższości i z tym naprawdę nie wiem, co zrobić. Ja przepraszam, że to mówię, ale macie taką pretensję w głosie, taką nutę. Tak, wszystko, że ja jestem winny. Myślę, że to jest trudne. Uważam, że taka krytyka wobec szefostwa jest potrzebna, bo może w końcu dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Będziemy na sferze takiej przyjacielskiej, przyjaciółmiń, a nie szef-pracownik. No raczej taka jedna rozmowa nie zmieni nastawienia szefostwa do całej załogi i do sposobu prowadzenia zakładu. Jest to na pewno jakaś podstawa do zmian. Ale też słuchajcie, z drugiej strony relacja szef-pracownik nie powinna tak bardzo przechodzić w relację przyjacielską. W sensie wiecie, fajnie jest się lubić i to powinno być, ale mimo wszystko gdzieś ta hierarchia powinna być ustawiona. Bo jeżeli wszyscy byśmy się koleżankowali i przyjaciółkowali w pracy, to w takich kryzysowych sytuacjach byłoby dość ciężko czegokolwiek wymagać. No bo co? No on tak sobie tylko powiedział przecież. Przecież my się przyjaźnimy. I ja wiem, że wiele osób się może z nią teraz nie zgodzić. Bo ja naprawdę uważam, że relacje przyjacielskie w pracy są bardzo ważne. Ale jednak jest pewna cienka granica, jeżeli chodzi o relacje szef-pracownik, której nie powinno się przekraczać. Jeżeli to rzeczywiście z naszej strony jest tak wygląda, a my sobie z tego sprawy nie zdajemy, być może, że ja sobie nie zdaję sprawy, że tak się zachowuje, czy mój mąż. Filip, sam widziałeś, jak to wygląda. Nie jest prosto. Nie. Zapraszamy do pracy, bo chyba już to trzeba robić teraz na żywym ciele. Bardzo dziękujemy. To, czego się nauczyłam, to zaglądać do kuchni, rozmawiać z kucharzami, próbować. A to już całkiem sporo. Jeżeli wcześniej tego nie było, no to jest to dobry początek. No i przede wszystkim to próbowanie dań we własnej restauracji. No to to wypada robić. Myśmy cielęciny jako dzieci nie lubili, bo bardzo często rodzice nam ją kroili wzdłuż włókien, a powinny być włókna przecięte. I zawsze była przepieczona i wtedy po prostu naprawdę trudno ją jeść, bo jest jak śród. To będą kotleciki cielęce, jak sznycle wiedeńskie, więc je trzeba będzie pokroić, rozklepać. Ja za dzieciaka nie miałem takich rarytasów. U mnie rarytasem było na przykład chleb z masłem i solą. Uwielbiałem to. Albo chleb z masłem i cukrem, też często jadłem. O, albo jak jest mleko i daje się to mleko do miski, w sensie podgrzane mleko oczywiście, i dodaje się do tego bułkę. Uwielbiałem to jeść. A to sytuacja trudna. Państwo właścicielstwo nie wiedziało, że biznes restauracyjny jest najtrudniejszym ze wszystkich. Ale mam nadzieję, że jeśli załoga pomoże, ja pomogę, oni sobie pomogą. Przede wszystkim coś z tego wyjdzie, przynajmniej cielęcy obiadek. I mówimy wszystko od razu, wyciągamy na stół. Co mi nie pasuje, co mi się nie podoba, co ja robię źle, a oczywiście spokojnie, tak? To piękny wiosenny dzień, w którym należy zbudować zupełnie inne relacje ludzkie. Nareszcie może właściciele zbliżą się do kucharzy, zrozumieją, i jedni, i drudzy, że są sobie potrzebni, żeby stworzyć pyszny obiad i dobrą restaurację. A few moments later. Cześć, nowy człowieku. Magda, jak jeszcze? Bardzo mi miło. Przyjechałem z Ostrołęki, ponieważ obecnie szukam pracy i no, nadarzyła się okazja przyjechania zobaczyć, jak wyglądają kuchenne rewolucje. Chciałem to zobaczyć, oglądam ten program praktycznie odcinek po odcinku. O proszę bardzo, nie dość, że udało się znaleźć nowego kucharza, to jeszcze fana kuchennych rewolucji. Mięso jest zmielone? Tak, jest zmielone z podgardlem. Bardzo dobrze.
Kotlety mielone w mielone? Tak. Pomieszane mięsa? Tak. Cebula jest? Tak. Do tego są rozbite sznycelki sielęce? Tak. Zapanierowane? Nie. Szybki test? Zaliczony. Nie, no teraz już raczej jak spłatka pójdzie. Myślę, że będzie super kolacja i będzie wszystko już fajnie. Czym będziemy doprawiać? Sól, pieprz tylko i wyłącznie? Bez pieprzu. Cielęcina jest tak delikatna, że kiedy dostaje pieprzu ziela angielskiego i liścia laurowego do środka, zaczyna kompletnie smakować jak wołowina. Płacimy ciężką cenę za cielęcinę. Cielęcina pewną delikatność mleczną i niech mleczna zostanie, a nie zrobi się dzika. To już jest chyba jakaś nasza tradycja, że w każdym ostatnim odcinku mamy jakąś złotą radę od pani Magdy Gessler. W tym wypadku rada dotyczy cielęciny. Mam nadzieję, że zanotowaliście to w swoich dzienniczkach. Jeśli dodajemy cukier do zimnego dania, to musi być cukier puder, bo inaczej będzie nam strzelał w zębach. Daję. I liżą. Pat cukrynę. Szczypior się dodaje zawsze na końcu, ponieważ szczypior ma zdolności takie, że zaczyna się psuć i gnić pod wpływem kwasu chłodnika. To jest taki element końcowy. A czy wy wiedzieliście, że do zimnych dań daje się cukier puder, a nie zwykły cukier? Ja po prostu nie dawałem do zimnych dań cukru. Ale też nigdy nie robiłem chłodnika. I tak szczerze powiem, pani Magda miała dość dziwny grymas, jak go spróbowała. Ale nie wiem, może tylko tak się nagrało. Kotlety z patelni trafią na kanapki, a wraz z nimi w ręce gdańszczan. Dzień dobry, Marek i Jola. Jesteśmy właścicielami restauracji pod Cielakiem. Restauracja teraz przechodzi kuchenne rewolucje. Bardzo smaczne. Promocja promocją, kotleciki wyglądają naprawdę na pyszne, ale jak zmienił się lokal? I dla duszy, i dla ciała. Mamy znowu restaurację, gdzie kolorem dominującym jest fiolet. Nie no, wygląda to generalnie spoko. Ja po prostu chyba nie za bardzo lubię ten kolor. Nie no, mam sporo fioletowych rzeczy. No dobra, w każdym razie uważam, że jest lepiej na pewno niż jak było wcześniej. Jest tak wiosennie, trochę letnie, miło się kojarzy. A jak waszym zdaniem, podobał wam się wystrój przed czy po rewolucji? Chłodnik to strzał w dziesiątkę, szczególnie w dzisiejszą pogodę. Chłodnik świetny, dobrze przyprawiony. To będzie po prostu kuchnia związana z polską cielęciną, polskim mięsem, polskimi produktami. Bardzo krótka domowa karta, dobry chłodnik, dobry kotlecik mielony, cielęcy. Teraz zobaczycie symfonię cielęcą. Będzie jak w domu, ale powiedzmy sobie 100 lat temu. No wygląda na to, że kolacja się udała. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak ta restauracja trzyma się teraz. Ale to zobaczymy na koniec odcinka. Ho! I mam nadzieję, że nareszcie mamy polską, skromną, fajną knajpkę domową. Właściciele i kucharze razem. Nareszcie stało się normalnie i bezprezencjonalnie. No dobrze, moi kochani, to jest ten moment, kiedy robimy szybki rzut w przyszłość, żeby zobaczyć, czy rewolucja się udała, czy może jednak nie. I teraz jest ten czas, żebyście w komentarzu napisali, czy waszym zdaniem A. rewolucja się udała i B. czy restauracja dalej istnieje. Uwaga, czas, start! Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Okej, stop. Lecimy dalej. Gdańsk, jedna z jego biedniejszych dzielnic, restauracja pod Cielakiem. Jak właściciele dają sobie radę z Cielakiem i z załogą? Czy są goście i czy smaczne jest ciele tu? Dziękuję bardzo. Mogę kartę zabrać? Tak. Dziękuję. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Bardzo mi miło również. Dzień dobry. Bardzo miło panią znów widzieć. A ja bardzo proszę kartę. Zapowiada się dobrze. Właściciele uśmiechnięci. Jacyś ludzie w knajpie też są. No ale czy jedzenie będzie dobre? Zobaczymy. Proszę. Estetyka dania ładna. Bardzo dobry pasztet.
Naprawdę cielęty, brawo. I proszę bardzo, pierwszy punkt dla restauracji. Oby tak dalej. Mało kopru, ale pyszne. Drugi oddech. Wszyscy goście, którzy wychodzą, są bardzo zachwyceni. Dziękuję bardzo. O matko, ale ta pani właścicielka zestresowana tą całą sytuacją. No ale totalnie rozumiem, no nie codziennie się spotyka Magda Gessler we własnym lokalu. Ale na szczęście chłodnik też się okazał bardzo dobry. Ze starej załogi nie ma nikogo. Dlaczego nie ma starej załogi? Dlatego, że doszliśmy do wniosku, że nie zmiany są potrzebne. Pan, który Łukasz, który był, którego pani bardzo chwaliła, przyjechał, powrócił do nas w poniedziałek, popracował 3 godziny i powiedział, że dostał telefon z Włocławka, z hotelu 4-gwiazdkowego. Szkoda, to dobry Łukasz. Jesteśmy z nim w kontakcie. Jesteśmy z nim w kontakcie. A cała reszta? My z Arkiem rozwiązaliśmy umowę. Ciężko nam teraz jest oceniać, czy to była dobra decyzja, czy też nie. Dużo by powiedziało nam o tym, gdybyśmy wiedzieli troszkę, jak wyglądało to rozstanie z całą załogą. Czy to bardziej wyszło od szefostwa, czy to bardziej pracownicy chcieli się rozejść. No, w każdym razie mam nadzieję, że ta zmiana wyszła na dobre obu stronom i wszystkim się wszystko teraz już układa. Proszę. Mogę przejść kucharza? Dzień dobry. Miło mi poznać, jak pana kucharz? Godność? Dzień dobry. Pracując w innej restauracji, kolega dał mi namiary na panią Jolę, powiedział, że potrzebuje pomocy i tak znalazłem się tutaj. O, powiem wam, że po tym nowym kucharzu to widać, że jest taki konkretny. I teraz pytanie, czy pani Magda go woła po to, żeby powiedzieć, że danie jest do niczego, czy po to, żeby pogratulować? W ogóle wędrówka genialnie usmażona, bardzo dobry kotlet milony. Dziękuję. Robiłem wcześniej cielęcinę, mam jakieś doświadczenie w tym temacie, nie jest mi to obcy temat. No, muszę powiedzieć, że poza tym, że mizeria jest ohydnie podana, to jest bardzo ładnie podane i mam nadzieję, że już od dzisiaj będzie się tak podawać gościom symfonię cielęcą. To jest bardzo fajne. Pycha. Cieszę się. Genialna wątrówka. Genialna. Cieszę się, że smakuje. Nie no, elegancko. Wszystkie dania super, wszystko dobre. Nowy kucharz też potrafi robić rzeczy i potrafi je robić zgodnie z przepisami od pani Magdy Gessler. A to też się czasami nie zdarzało. Szczególnie, że wiecie, jest to osoba, która no, nie była w trakcie kuchennych rewolucji. Kto by przypuszczał, pod Cielakiem Jola i Marek dali radę, mimo że zmienili załogę, ale kuchnia jest domowa, jakby sprzed wojny. Taka jak z kanikuły, cudowna, świeża, cielęca, polska. A pasztet ślęciny wyjątkowe, a chłodnik litewski. Zapraszam. No dobrze moi kochani, i tym pozytywnym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek, ale zanim przejdziemy do zakończenia, sprawdźmy jak się ma nasza restauracja pod Cielakiem. I z tego co widzę, niestety restauracja pod Cielakiem jako tako już nie istnieje. Jest jeden artykuł na internecie, gdzie właściciele mówią, że zmiany jakie prowadziła pani Magda nie do końca przekładały się na oczekiwania okolicy. Po rewolucjach właściciele zrobili remont i zmienili nazwę restauracji na Bazinga. Bazinga, tak? Nie wiem jak to się czyta, przepraszam. Bardzo szkoda, mam nadzieję, że mimo wszystko właścicielom żyje się dobrze i może otwarli jakiś inny lokal. No ale niestety tempo kuchennych rewolucjach już nie istnieje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że wszystkie odnośniki do moich sociali, jak i do pełnego odcinka na playerze znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się. Wam życzę smacznego, miłego sprzątania, odpoczywania, uczenia się, pracowania, czy cokolwiek można innego robić. Byle legalnego. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się i cześć.